Witajcie akwaryści. Dzisiaj odwiedziłem hurtownię hobbysta w Tychach. U Bartka. Cześć Bartek. Cześć. Dzisiaj zajęłem ci trochę czasu. Niedziela jest, ale wpadłem i od razu mi powiedziałeś na początku, że część ryb tutaj do ciebie nie dojechała, bo problemy są z transportem z importu. Opowiedz nam coś o tym, co tutaj się dzieje. No kto by mógł przypuszczać, że na środku pustyni pojawi się powódź. Przejdziemy sobie może tutaj. Nie wszystkie akwaria masz pełne, więc będę pokazywał, co u ciebie tutaj pływa. Trochę o to cyklusa, krewetek. Amano. Jak to jest z importem, że czasami coś nie dolatuje, tak? A powiedz mi, skąd sprowadzasz w ogóle ryby tutaj do siebie, do hurtowni? Najbardziej dwa kierunki, które robią największy obrót, to są Tajlandia i Indonezja. No a dalej dodatkowo Singapur, Kolumbia. Tam czasami Nigeria wpadnie, Sri Lanka. Masz takie duże zbiorniki też widzę, potężne. Ile to litrów ma ten zbiornik? Około 400. Okej, okay, czyli to duże, bo ten tak środkowy, jak... dolny ma nawet 450. No, bo tak jak byłem w hurtowniach, to raczej mniejsze te zbiorniki. Ja byłem też u krewetki w Gdańsku, czy tam w tych naszych warszawskich hurtowniach. Ty masz takie duże. No, cóż mogę powiedzieć. Mam i duże, i średnie, i małe. Różne. To są te duże. No, tu jest, że tak powiem... Helenki. Helena już chyba czwarty raz na tym samym akwarium. Trochę już zaszło glonem. I powiedz mi, jak na przykład sprowadzasz te ryby z importu, coś się leje do zbiorników tutaj na początek, jak kupujesz ryby z importu, na przykład z Tajlandii albo z Azji? Zawsze. To może właśnie... Pytanie no... czy coś daje... wlewam do akwarium. No wlewam. Wlewam, wsypuję. Może nam zdradzić ten profilaktyka, sekret. Profilaktyka jest lepsza niż leczenie. I co takiego lejesz tutaj, żeby te ryby z importu przeżyły? Bo to często jest problem, bo ludzie narzekają, że ryby z importu są słabsze i trudniej je utrzymać. Może ty masz jakieś sekrety? Co tu robić, żeby ryba z importu dobrze stała w akwarium? Na przykład takie żyworódki, nie? Czy gupik, platka? Ja myślę, że najważniejsza jest odpowiednia diagnoza i jak się dobrze zdiagnozuje ale problem... Ale przed wpuszczeniem wpuszczasz ryby na świeżą wodę, czy jakąś coś tam preparujesz tą wodę dla ryb? Wiesz co, są pozycje, które, tak powiem, wpuszczamy na wodę kranową, odstaną tam parę dni. Są takie, które wpuszczamy na używaną, bo... No bo lepiej się trzymają na takiej wodzie już przerobionej, ustabilizowanej jakimś wcześniejszym gatunkiem. Czyli, że jakieś bakterie są już w tej wodzie? No już tam jakaś, że tak powiem, flora w gąbce jest odpowiednio zaszczepiona i no bo te ryby troszkę jest, woda jest taka to one kwaśniejsza. W stawach pływają po prostu, wiesz, świeża woda to często je zabija, nie? Co bardziej najgorszym takim przypadkiem, jaki miałem, to jest zwinnik blechera z Indonezji, który na świeżej wodzie, choćbym nie wiem jak zakwasił, gdzieś tam podolewał jakichś specyfików, to potrafi, że tak powiem, zdychać i to zdychanie jest nie do zatrzymania, a jak się go da na wodę używaną, taką już, choćby po jakichś krajowych rybach, to nic wprost nie trzeba dawać i wszystko jest w porządku. Okay. Także... Ale część ryb też masz chyba od polskich tutaj hodowców. Oczywiście, że tak. Że nie tylko import, ale też i nasze krajowe ryby. No a jak już mówimy o tych krajowych, to widzisz szansę naszych polskich hodowli w konkurencji z importem? Ma to szansę oczywiście na dłuższą metę
przytrzymać jakoś? Oczywiście, no są hodowcy, którzy hodują od lat i nie mają tutaj problemów jakąś, nie widzą konkurencji w imporcie, ale to też wszystko zależy od gatunków, no. Okay. Ja myślę, że takie ryby jak jakieś brzanki, sumatrzańskie, titejki, co tu jeszcze, brzanka odeska, brzanka brokatowa, to jest hodowane w Polsce i nie sądzę, żeby import to wygryzł, bo robią tutaj ryby na tysiące, na też dużych, w dużej hodowli i tutaj nie mają problemów z jakąś konkurencją. A może teraz no, dalej... Dużo też zależy po prostu od skali, no bo jak ktoś hoduje sobie tam w 10 akwariach parę rybek i chciałby z tego żyć, no to nie ciężki radę, temat, no. tak. Jeszcze tym bardziej, jeśli płaci czynsz, ogrzewanie, wodę. To wszystko kosztuje, tak? A zupełnie inaczej będzie wyglądał profil biznesowy firmy, która ma, że tak powiem, swój teren, no wodę ze studni. Kosztów nie ma. Jakąś jeszcze sobie fotowoltaikę założy, solary, które będą podgrzewać tą wodę. No, jest inaczej. Jest zupełnie inna bajka. A wiadomo, wszystko podrożało. Wszystko podrożało. Woda, prąd, czynsze. Teraz byłem też w Czechach, to tam podobno oni mają prąd w ogóle 3 razy droższy niż u nas. Tak mi tam hodowcy mówili. Nie porównywałem tych cen, także nie mogę się wypowiedzieć, ale no, słyszałem narzekania od Czechów, że wszystko podrożało i że nie ma lekko. No dobra, a ze twojej jakby strony, jako takiego dealera, hurtownie, co sprzedaje ryby do sklepów, jak twoim zdaniem wygląda teraz kondycja sklepów? Jak to będzie ten biznes wyglądał w przyszłości? Czy sprzedaż internetowa wyprze sklepy? Czy sklepy zamykają się? Czy raczej ten biznes ma szansę przetrwać? Jak to twoim okiem specjalisty wygląda? Ja uważam, że biznes przetrwa, no... Nie wiem, co by się musiało stać, jak drastycznie by się musiały warunki zmienić, żeby gdzieś tam ludzie nie mieli w domu akwariów i nie pasjonowali się po pracy akwarystyką. Jakąś akwarystyką. No, to. Czyli mówisz, to nie że jest tak sklepy łatwo będą zamknąć. No, na pewno jakieś zmiany będą miały miejsce. Każdy się dostosuje, dopasuje, biznes się troszkę zmienia, gdzieś tam ceny rosną. Aha. Jedne firmy upadają, inne powstają. Czyli powstają nowe firmy w branży? No jasne, że tak. Okej. Okay. To jest... Teraz też. No ja mam. Znam. Znaczy inaczej, ja prowadzę już biznes wiele lat. 25 lat. I widziałeś różne momenty w biznesie. Ja już mam klientów, którzy przyjeżdżali, powiedzieli mi, że no już kończą biznes, ale sprzedają sklep jakiemuś nowemu człowiekowi młodemu, którego mi przedstawiają, chcę to poprowadzić dalej i co tak, daje radę? Są przejęcia, są takie sklepy, które zupełnie jakby od zera powstają, bo ktoś się pasjonował i wszedł w ten biznes jakby zupełnie nowy sklep zakładając, niekoniecznie przyjmując były sklep. Bo teraz też sieciówki w galeriach jakby powstają też i są te sklepy. To też jest nowy rodzaj jakby funkcjonowania tego biznesu. Ja myślę, że te sklepy w galeriach handlowych, one już powstawały 10-15 lat temu. I to działa dalej. Niektóre działają, niektóre
zmieniły właścicieli. No dobra, to teraz może z innej beczki pytanie. Z racji tego, że hurtownia się nazywa hobbysta, być może ty też jesteś hobbysta akwarystyki. Czy masz akwarium w domu, czy masz swoje ulubione jakieś ryby, które lubisz? Czy już wszystkiego masz tutaj po dziurki akwarium w nosie? Akwarium nie mam w domu, mam w domu... To znaczy, może bardziej, lepiej jak powiem, dzieci mają w domu papugę falistą, aha, chomiki. Była kiedyś koszatniczka, był szynszyl. Okay. Także jakieś zwierzęta są. Czyli w domu. Zwierzaki są. Ja w łazience hoduję rybiki. Aha. No, ale akwarium nie mam. Wystarczy mi to, co tutaj mam w filmie. No tak, tutaj jest dużo roboty, co? Można namoczyć sobie ręce wystarczająco. Jest tutaj wystarczająco i... I zawsze jest to coś do zrobienia. To nie jest tak, że no tak, wychodząc stąd ma się świadomość, no wszystko porobione. Bardziej wszystko najważniejsze porobione, a takich rzeczy, które można by tam jeszcze coś dorobić, poprawić, to zawsze jest cała lista i... Można robić i robić. No można by tu siedzieć... Bez końca. Bez końca. No. I zawsze coś można porobić, zawsze szybę można wytrzeć. Otóż to. Zresztą nagrywasz teraz, to pewnie widać jakieś tam zacieki, ale nikt tutaj z psikiem nie no biega tak, na koniec. To nie jest galeria, tylko hurtownia, tu jest jednak przemysł, nie? Tych ryb jest tutaj sporo, no i to cały czas jakby się sprzedaje i kupuje, więc jest tego dużo. A odwiedzałeś już swoich sprzedawców z Azji, tam u nich w Azji, czy jeszcze nie miałeś okazji? Jedynie byłem u dostawcy z Tajlandii. Aha. A odwiedziny w Indonezji, Kolumbii jeszcze przede mną. Okej, jak wrażenia z hodowli tamtych ryb? Byłeś na hodowli u niego? Powiem tak, dostawca to niekoniecznie jest hodowca. No tak, on zbiera od hodowców ryby bo i... on coś tam swojego robi, jakieś parę gatunków czasami, ale większość ryb kupuje od innych i zbiera jest zamówienia jedynie eksporterem tego towaru. A jak tam teraz giełda w Łodzi, jakieś nowości? Wszystko dalej funkcjonuje normalnie? Handel idzie całą parą? Czy handel w Łodzi na pewno się od... Cały czas sprzedaż się prowadzi, są klienci, którzy kupują ryby tam z regału, tak po prostu, bo lubią sobie zobaczyć rybę, którą kupują. Inni zamawiają ryby jakby już wcześniej, także przygotowujemy rybę, pakujemy w karton, klient sobie odbiera cały karton, nawet nie zagląda tam do środka. Ufa, że jest ok. Nie ma tam żadnych wtopek. A powiedz, trzy takie najbardziej popularne leki, środki na hurtowni, to co się używa do leczenia ryb? Co, myślę, że Zolek, tutaj FMC to chyba jest taka podstawowa sprawa. Aha. Green Ichthyo na ospę rybią, to jest drugi punkt. Chyba, że ktoś sam sobie miesza jakieś swoje lekarstwo, ale to też na bazie szczawianu zieleni malachitowej. Aha. Typu kostapur sobie niektórzy sami robią. To by były dwa. A trzeci, nawet nie lekarstwo. No sól trzeba też mieć. Tak, sól wiadomo. To ważna rzecz. No dobra, to wychodzi na to, że ta sól i te dwa leki, które podałeś, to chyba podstawa, jeśli chodzi o leczenie.
No dobra. To są główne takie leki przeciwko bakteriom, FMC, pasożytom skórnym typu ospa. Ten drugi. Sól jako taki trochę... No tak, zabezpieczenie. Taka zabezpieczenie, troszkę profilaktyka, odkażanie akwariów. Tutaj chyba u ciebie pokazaliśmy akwaria też. Można czymkolwiek, choćby octem zamiast soli. No tak. Chyba pokazaliśmy tutaj podstawę, co masz. Tak jak mówiłeś na początku filmu, część z ryb nie dojechała z racji na import. Będziemy powoli chyba kończyć tutaj nagrywanie. Jakieś przesłanie masz dla akwarystów? Jako osoba z branży, która wiele lat siedzi w tym biznesie? Masz jakieś przesłanie dla akwarystów? Przesłania chyba nie, no. Ja się mogę jako akwarysta dzielić jakimiś swoimi gatunkami ulubionymi. Zawsze cenię neony, skalary, taka podstawa. No tutaj chyba to parę miesięcy pływa tego. Zachęcam akwarystów, żeby interesowali się tematem, żeby czytali. W sklepach w tej chwili można dostać te podstawowe ryby zawsze, ale wydaje mi się, że mało jest osób, które przychodzą do sklepu i pytają o jakąś konkretną rybę, że szukają, nie wiem, tej. Poczytali coś, jakąś literaturę i szukają tej i szukają danej ryby. Jednej konkretnej ryby, jakiegoś konkretnego gatunku. Raczej każdy przychodzi do sklepu i coś tam wybiera, co mu wpadnie w oko. Coś dużego, kolorowego i taniego. No. Dobra, będziemy kończyć to nagrywanie. Ja wracam do Warszawy, rodzinka czeka w samochodzie. Dziękuję za poświęcony czas. Akwaryści, do zobaczenia na następnym filmie. Dzięki.